Proszę Pani, przed chwilą zakończył się niesamowity koncert zespołu operetkowego Bel Canto. Melodia od serca do serca. To melodia, tak? Tak. Melodia. Przed chwilą zakończył się niesamowity koncert zespołu operetkowego Bel Canto. I proszę powiedzieć, pod jaką nazwą koncert? Melodia od serca do serca. No właśnie, jakim dzisiaj utworem mieliśmy okazję usłyszeć? I proszę powiedzieć, jakie utwory Pani osobiście wykonała? Wykonałam melodię z My Fair Lady, Przetańczyć całą noc, to był utwór solo, no i jeden duecik z kolegą, bardzo sympatyczny, z Hrabiny Maricy, operetki. Bardzo się podobał wszystkim, bo taki żartobliwy, no, Przetańczyć całą noc, to wszyscy wiedzą, o czym to jest i jak to brzmi. Bardzo mi się dobrze dzisiaj śpiewało. Lubię taki repertuar, jak dzisiaj wykonywałam. A dla Pani czym jest śpiew tak naprawdę? Czy poprzez śpiew Pani wyraża swoją osobowość? Proszę Pana. Czy to jest pasja? Ja zawsze mówię tak, że moje życie jest tożsame z moim śpiewem. Czyli żyję, bo śpiewam. A śpiewam od bardzo dawna. I w bardzo różnych miejscach i w bardzo różnych zespołach. Zaczęłam w chórze Uniwersytetu Warszawskiego w czasie studiów, z którym zdobyliśmy od razu po pół roku mojego uczestnictwa nagrodę Grand Prix w międzynarodowym konkursie w Middlesbrough. Co w czasach, to był rok 1970, więc po pierwsze wyjazdy były ewenementem na zachód, a udział i zdobycie takiej nagrody, no to było bardzo duże wyróżnienie. Następnie odbyliśmy 6-tygodniowe tournée po Europie, począwszy od Czechosłowacji, Austria, Włochy, oczywiście z San Marino i z Watykanem. Francja, Szwajcaria, Belgia, Holandia, Niemcy i do Polski. 6 tygodni, koncerty w każdym z krajów i oczywiście zwiedzanie. Pilotowani byliśmy przez zaprzyjaźnione zespoły z tych krajów, czyli we Włoszech chórzyści z chóru rzymskiego Uniwersytetu oprowadzali nas po Rzymie. I, no i oczywiście Monte Cassino nas zawieźli. I tak sobie śpiewałam przez okres studiów. Potem śpiewałam jeszcze w kilku zespołach, zanim wyszłam za mąż. W I Musici Cantanti, gdzie śpiewaliśmy w strojach średniowiecznych, renesansowych i śpiewaliśmy utwory właśnie z tamtych czasów. Potem w chórze nauczycielskim, no ale wreszcie wyszłam za mąż, urodziłam dzieci i zajęłam się wychowaniem dzieci. Następnie szukałam możliwości śpiewania, bo tak jak mówię, żyję, bo śpiewam. I znalazłam nasz chór parafialny pod dyrekcją Doroty Męckowskiej. Czy Pan słyszał o tym chórze? No akurat nie słyszałem, ponieważ chórów jest bardzo dużo w Polsce. Cantate Deo jest jedno i jedyne w Ursusie. Śpiewam w tym chórze od 36 lat. Od 80 tam któregoś 7 roku. I cały czas śpiewa. Obchodziliśmy teraz stulecie chóru uniwersyteckiego, ponieważ chór uniwersytecki powstał w 1921 roku. Przez pandemię nie mogliśmy zrobić tego jubileuszu i był ten jubileusz w kwietniu. Odbył się koncert Filharmonii Narodowej młodego chóru w ilości 100 osób czy 115 i nas, emerytów, którzy też śpiewają w takim chórku emeryckim, czyli 150 osób było. Ja mam nawet zdjęcie. Wie Pani, może nie będziemy tutaj całej już historii opowiadać, ale tak już w skrócie. Śpiewam, bo lubię, bo kocham, bo muszę.
A jakie ma Pani plany zawodowe na okres wakacyjny? Czy również w okresie wakacyjnym będzie Pani śpiewać, czy to w chórze parafialnym, czy w innych zespołach? Bo wiem, że dzisiejszy koncert zespołu Bel Canto kończy obchody jubileuszu 20 lat istnienia, a zarazem i kończy sezon artystyczny Waszego zespołu. Pozostałe moje chóry działają w wakacje również, więc będę śpiewała. Więc będziemy mogli podziwiać Pani śpiew. Bardzo proszę.